To co licha? Tej bramy nie było na planie. Ha? Nieaktualny plan. To oczywiście. No dobra. Plan B. Zamknięte. Ufaj, ale sprawdzaj. Zamknięte. Zatkało? Tak. Dobrze. Co teraz? Mam się jakoś przedostać nad tym? Wokół tego może jakieś inne przejście, na przykład szybami wentylacyjnymi? A tutaj co? Co to jest? Proszę bardzo. A, okej. Okay. Jest na kółkach. Dobra, weź to. Tu są jakieś przewody wentylacyjne. Nathan, chodź rzucić okiem. Co się dzieje? Jakieś przejście? Jak tu ciemno. Niech się stanie światło. Kto tu kładł elektrykę? To są jakieś duchy. A, to wystarczy. Nice, klimatycznie. Dobrze, nie trzeba podręcić palacza. Oczywiście, jeśli nie trzeba biegać. O, rany. Zaczyna mi się mieszać w głowie od tych oparów. A dobrze, że sali prowadzi. Jakie przejścia? Kurde, jaka hardkorowa piwnica. Sporo tu rzadkich roczników. No, może Alcazar zadowoliłby się tym winem. Coś mi mówi, że to nie przejdzie. Dobra, co ja mam teraz zrobić? Jestem zagubiony. Ślepy zaułek. Zaraz, to jest jakieś przejście, to trzeba inaczej. To trzeba pociągnąć. Więc cofnij, bracie. Co nie do wiary? Ej, czy powinniśmy się martwić tym, że Wiktor zagaduje na Dean Ross? Słyszałem parę makabrycznych historii o jej ludziach. O, nie martw się o Saliego. To stary wyjadacz. A, chyba tak trzeba zrobić. Proszę bardzo. Kurna, ile tutaj jest tych roczników, ile tego wina, ile to musi kosztować wszystko. Straszliwe pieniądze. Dobra. Jak tu ciemno. Dobra. Patrz, wentylacja. Tu masz wejście. Jasne, dam radę. Nie potrzebuję pomocy. Ja trzymam zapalniczkę. Tylko się nie przemęcz. A, tutaj jest szyb, okej. Jeszcze trochę. Dobra. Co, bracie? Wchodzimy? No to w górę. A. No już. Poszło łatwiej niż myślałem. No, trochę tu ciasno, nie? I pełno kurzu. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Na szczęście jest tu pełno kelnerów. Co, musimy jakieś załatwić pewnie? Będziemy musieli to zrobić. Cholera. Chodźmy tędy. A, tu jest jeszcze inne przejście, okej. Okay. Dobra. Co? Co tu się dzieje? O, proszę bardzo. Nie cichaj mi tu.
Bo nie mogę się wspiąć przez ciebie, grubasie. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Sì. Świeże powietrze, w końcu. Myślę, że w szybie wentylacyjnym powinno być świeże powietrze. Przynajmniej ja to sobie tak wyobrażam. Gdzie ci strażnicy poszli? Widzisz budynek z wieżą radiową? Chodzi ci o wieżę komórkową? Co? Nieważne, tam jest sterownia. Tak, masz rację. Trzeba jakoś minąć tę bramę. No to się wspinamy! Zaraz tu jest coś do... Dawaj, podsadzamy się. Dobra. No to w górę. Dobrze, że się nie roztyłeś. To podsadzenie jest znane z The Last of Us też. Chyba w każdej grze było od tych Naughty Dog. Dobra. Sally, wyszliśmy. Poszło łatwo. Idziemy do sterowni elektrycznej. Jak sytuacja? Sally? Jesteś? No co z Salim? Pewnie w tym miejscu jest słaby zasięg. Mam nadzieję, że sobie radzi. Bingo! Znalazłem kuchnię. No i oczywiście zamknięte. Jak jest po włosku kuchnia? Cucina! Okej. Okay. To mi się w życiu pewnie przyda. Żartuję. Jeśli będę do Włoch jechał, to może wtedy. No i co teraz? Nie idziemy do cuciny? Może jakoś tędy się podsadzimy? Nie, tutaj nie da się tak wspinać. Tu jest kolejna drabina, znowu się podsadźmy. Sam, zobacz. Może jej użyjemy, znajdziemy okno i wejdziemy do kuchni. Dobry pomysł. Podsadzę cię, a ty się zajmij drabiną. No dobra. Jak oni się podsadzają hardkorowo? No i co jest? W porządku? Czekaj, czekaj, czekaj. Siema. Buonasera. Ma che sta facendo? Dobrze. Nie tak sam. Oj tam. Ocknie się bez gaci z bólem głowy. Nie on pierwszy, co nie? Tak. A kto będzie no, kelnerem? Mam już swojego. Teraz ty. Dobra. Muszę kelnera znaleźć. Okej, chodźmy odciąć ten prąd. A nie, ja nie muszę być kelnerem przecież. Muszę tylko odciąć prąd. Sam w porządku? Tak. Spodnie są trochę ciasne. A co zrobisz? Takie się teraz nosi. Okej. Okay. Nie wejdę, będę gadał falsetem. A, wizyta w ojczyźnie opery zobowiązuje. Dobra, wracam do kanwalowej na pana. Sam, zgłoś się. Sam? Niestety. Sally? Świetnie. Więc jestem samemu. Mogę sobie popodziwiać wspaniałe widoki, jakie gra mi tutaj prezentuje. Co ja mam tutaj zrobić? Muszę się jakoś wspiąć na górę. To nie jest takie proste. Co, tędy? Co ja tutaj mogę zrobić? Wow, tędy mogę przejść. Tak, jazda na rowerze. Kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Dobra. Co teraz? Czy to mi coś dało, że ja tak sobie wbiłem? To mi chyba nic nie dało. A nie, tutaj mogę przejść, przepraszam. Więc jednak coś mi to dało. Pytanie, co teraz? Chyba tutaj. Patrzcie na ten parkour. Takie to ja codziennie robię w realnym życiu. Wow! Fuck! Nie mogę się tutaj wspiąć? Dobra, dał radę. L3. Jeśli mnie słyszycie, jestem już prawie przy bezpiecznikach. Wkrótce tam dotrę.
Chyba źle poszedłem, a nie, tędy da się, przepraszam. Nice. Dobra, pewnie goś da radę jakoś, jakimś cudem tutaj przejść, oczywiście. Wow, nie, tędy. Nice, dobra wspinaczka. O, tutaj. Ło, ten skok. To by było na tyle. Przeliczyłem się! Po raz pierwszy w tej grze. Jak to nie dał rady tak skoczyć? To come on. To nie jest tak daleko chyba. No, proszę bardzo. Dobra, i BUM! Skaczesz, nie wiem. Wow. O cholera! I uszło ci to na sucho? Ale skądże? Na miesiąc pozbawiono nas wolności. A co się stało z koniem? Na szczęście mieliśmy dużo marchwi. To ktoś znajomy? Nie. Tylko mi się zdawało. A kiedy wreszcie poznam twojego wspólnika? Drake'a? Właściwie to ex-wspólnika. Od jakiegoś czasu pracuję sam. Drake'a nie mam. O, ale żyje, tak? O, tak. Odszedł z branży. Z tego co wiem, ustatkował się i ożenił. To zupełnie jakby nie żył, prawda? Wiktor Saliva. Jak się miewasz? Rafe. A, Rafe to jest... Ile to już lat, co? 12? Myślałem. 10? Ach, 15. Niezwykłe. Popatrz, minęło już tyle lat, a my nadal bijemy się o graty nieboszczyków, co? Czyżby? Myślałem, że prowadzisz firmę rodziców. To teraz mój biznes. I tak, tym się zajmuję. Lukratywna posadka. Założę się, że mógłbyś wykupić wszystko, co dziś wystawili. Oczywiście. Ale po co miałbym to robić? Ostatnio szukam tylko i wyłącznie samych perełek. Może doradzisz mi, co mam gdzieś wybrać? No. Jasne. I potem się licytować. Naszego tego krzyża. Tak między nami zauważyłem, że zmienili kolejność. Myślę, że chyba ktoś próbuje ustawić tę aukcję. Pamiętaj, gdzie jesteśmy. Ci ludzie nie wzbogacili się uczciwie. Dlatego w miejscu takim jak to opłaca się mieć ze sobą wsparcie. Co, oni coś planują? Oni są wspólnikami! No cóż, nie wiem, czy wiesz, ale... pracujesz dla Amerykanina. Nie dla. Jesteśmy wspólnikami. Ach, tak. Dobra nazwa z para. A więc to tak. Przystępujemy do kolejnej licytacji. Inkrustowany drewniany krucyfiks Stroty State. Tak. To zostawiam was samych. Bawcie się dobrze, dzieciaki. Zaczekaj, Zoli. Jak się dowiedziałeś, co? O czym? Co dokładnie masz na myśli, Rafe? Nadine, twój wspólnik chyba wypił za dużo krwawej meli. Przestań mi tu pieprzyć, dziadego. Nie mam pojęcia, jakżeś się tu wkręcił, ale jak zobaczę, że licytujesz krzyż Avery'ego, to zapewniam, że wyniosą cię stąd w plastikowym Rafe! Worku. No. Grunt, że się rozumiemy. Miło było was spotkać. Powiedzmy, że się rozumiemy. Nie będziemy Nate. Niczego licytować. Nate. To diabła młody, gdzie ty jesteś? Co się stało tutaj? Co, to już jest ranek? Nie. Jak wychodziłem, to był wieczór chyba. Rozdzielnia. Dam radę. Boże, czemu ja się do tego zgłosiłem? Nie wiem, co teraz. Tamtędy? Da radę tak przeskoczyć? Jezu, co za typ. Ten gość jest... Nie!
A teraz już nie wiem jak. A, tędy. Dajesz. No, proszę bardzo, jest surura. Jak się skacze. Dajesz tak, nice. O, da radę ten wejść? Nice, jesteśmy w środku. Kurna, ktoś tam jest. Co, nie słyszą mnie? Speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Stasera può bastare. Ma che diavolo? Fajny dzwonek. Co, już wszyscy wyszli? To chyba dwóch było. Czy mi się zdawało? O. Jak teraz? Dobra. To gdzie są? Ach, cholera. Sally, słyszycie? Gdzie ty się do diabła podziewasz? Dotarłem. Miałem kilka przygód, ale... Jak chcesz wyłączać prąd, lepiej zrób to teraz. Potrzebuję jeszcze chwili, żeby się dostać do panelu. Nie mamy tyle czasu, Rafe. Zaraz stąd wyjdzie z twoim krzyżem. Czekaj, co? Rafe? Rafe tu jest? Tak, jest. I w tej chwili jego oferta jest najwyższa. No, no to go przebij. Niby czym? Nie mam takiej forsy. Sali, kradniemy go, pamiętasz? No jak przejrzy mój blef? Nie przejrzy. 90 tysięcy. Czy są inne oferty? Panowie, jak nie zgarniemy tego krzyża, to już jestem trupem. Tak. A jak ja wygram aukcję, zginiemy wszyscy. Sali, nie wiem, musisz jakoś grać na zwłokę. Zaufaj mi. Po raz pierwszy... Po raz drugi... Milion, bitches! B. Aktualna oferta 100 tysięcy euro. Grazie. Czy ktoś zaoferuje więcej? Kolejna oferta to 110 tysięcy euro. No dobra, idę na całość. Mamy teraz... Nie martw się. YOLO. Zaraz stąd pryskamy. Mam nadzieję. Okej. Okay. Muszę rozwalić zamek. Ona osiągnęła już 130 tysięcy. Fuck. Mamy 140. Pusto. Cholera. Tym sposobem podbija pan cenę do 100. Muszę coś zrobić. Szlak by to. Wiem, daj mi jeszcze chwilę. Tak. Wow, wow, dobrze. Dobrze, dawaj. Signore oferuje 170 tysięcy. Dajesz, dajesz. Jest. Nice. Proszę bardzo. Jestem przy włączniku. Gotowi? Bardziej już nie będę. Wiktor? Sekundkę. Pańska oferta podnosi cenę do 190 tysięcy. 500 tysięcy i na tym skończymy. Dziękuję. Najwyższa oferta to 500 tysięcy euro. Czy przebija pan ponownie? Zacząłem się martwić, Wiktorze, że muszę cię zabić. Dobra, popsujmy gnojowi humor. Czy ktoś jeszcze? Po raz pierwszy, po raz drugi i sprzedane za 500 tysięcy euro. Szanowni państwo, proszę o spokój. Za chwilę przywrócimy zasilanie. Nie ma go! No rozszedł, z drogi! Zatrzymać go! Ej, zatrzymajcie go! Fermo! Co ty robisz? Dajesz mu uciec! Rozumiesz? Z Paryż. Okej. Dobrze. Powiedz, że masz krzyż. Pan Święty Dyzma jest ze mną.